blisko 160 latach od pierwszych eksperymentalnych doświadczeń z gazem przez świat przechodzi rewolucja gazowa. W 1847 roku we Wrocławiu rozbłyska 857 lamp ulicznych. Wkrótce gaz zaczyna być wykorzystywany do grzania. W 1868 roku można już było wykąpać się w wodzie ogrzanej dzięki gazowi. Wtedy też pojawiły się pierwsze kuchenki gazowe, maszynki do palenia kawy, żelazka, kotły, kominki i inne urządzenia. W tym samym czasie w Koźlu gazownictwo dopiero raczkowało. W bogatszych kozielskich domach pojawiły się pierwsze indywidualne wytwórnie gazu dla potrzeb własnych. Żeby jednak zacząć opowiadanie o kozielskim gazie, trzeba stanąć na ulicy Targowej. To tutaj w 1868 roku przy skrzyżowaniu z ulicą Sienkiewicza powstał pierwszy w Koźlu zakład produkcji gazu. O rozpoczęciu produkcji gazu na potrzeby miasta zadecydował kozielski magistrat. W zakładzie gazowniczym przy ulicy Targowej wytwarzano gaz z ropy naftowej. Taki gaz był kilkakrotnie wydajniejszy niż otrzymywany z węgla. Jego produkcją dla miasta zajmowała się prywatna spółka. Pierwszą umowę na produkcję gazu zawarto na 10 lat, potem przedłużono ją na kolejne lat i tak dalej. Gaz używany był w gospodarstwach domowych, służył do oświetlania mieszkań i ulic, ale największym jego odbiorcą był garnizon wojskowy. Na terenie Koźla były na początku 43 lampy gazowe i 20 lamp naftowych. Lampy naftowe były przodkami lamp gazowych. To ich słaba efektywność przekonała magistrat do zainwestowania w gazownictwo. Zakład umieszczono w zwartej zabudowie miasta jeszcze w okresie, gdy było ono twierdzą. Jest to o tyle istotne, że ówczesny proces produkcji gazu nie był zbyt przyjazny dla otoczenia. Gaz z ropy naftowej czy węgla pozyskuje się w taki sposób, że najprościej mówiąc, w wyniku podgrzewania surowca uzyskuje się gaz. Proces ten jest ciągły. Nie ma możliwości chwilowego wyłączania gazowni, poza naprawami czy awariami oczywiście. Gdy więc już raz odpalono urządzenia, to paliło się w nich cały czas. Oczywiście czego używano do podgrzewania? Węgla. I teraz sobie wyobraźcie. Ulica Targowa, zwarta zabudowa i kopcące dniem i nocą w świątek, piątek i niedzielę, latem czy zimą kominy gazowni. Do tego wozy konne dowożące węgiel do opalania i tak dalej. Kolejne wzmianki o gazownictwie w Koźlu informują dopiero o przebudowie zakładu gazowniczego w 1916 roku. Jednak wtedy było to już prawdopodobnie poza ścisłym centrum Koźla, czyli przy obecnej ulicy Gazowej oczywiście. Gazownia w Koźlu zasilała prywatne domostwa czy lokalne fabryki, ale też dostarczała gazu do lamp oświetlających kozielskie uliczki. Jaka jest zasada działania lampy gazowej? Najprościej. Lampa gazowa wykorzystuje mały płomień, który podgrzewa otaczającą go siateczkę, tak zwany żarnik, emitujący w wyniku nagrzania mocne światło. Ta metoda bardzo dobrze nadawała się właśnie do latarni ulicznych. Czy potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić, jak wyglądała taka lampa uliczna wraz z instalacją? Owszem, lampy możemy zobaczyć na starych kozielskich pocztówkach. Dzięki pocztówkom możemy także prześledzić ich przemianę. Widzimy je na budynkach koszar, na rynku. Tu akurat widzimy jeden z najstarszych modeli lampy. Widzimy lampy przy moście, czy też w pomieszczeniach kasyna oficerskiego. Najnowszy, bo pochodzący z końca lat 30. XX wieku wizerunek lampy ulicznej jest na pocztówce z kościołem ewangelickim, który znajdował się w Koźlu przy obecnej ulicy Czechowa. Tu widzimy lampę w charakterystycznym stylu modernizmu. Zakład z ulicy Gazowej ostatecznie został wchłonięty przez gazownię w Kędzierzynie Koźlu i zniknął z mapy Koźla. Jeszcze w 2012 roku można było zobaczyć murowany zbiornik gazowy przerobiony na garaż, który następnie wyburzono po kilku latach. W archiwalnej dokumentacji Kozielskiego Zakładu z 1945 roku widnieje adnotacja, że gazowe oświetlenie uliczne jest zniszczone w 100%. Możemy więc założyć, że przynajmniej do 1945 roku takie oświetlenie w Koźlu istniało. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że na Opolszczyźnie
Tylko w Paczkowie, zaraz po wojnie, działały jeszcze dwie lampy gazowego oświetlenia ulicznego. W Koźlu pozostałość po starej instalacji gazowej do lampy wystaje z chodnika przy budynku, przy skrzyżowaniu ulic Piastowskiej z Baldirczaka. Muzeum Ziemi Kozielskiej jest w posiadaniu elementów instalacji oświetlenia gazowego zainstalowanych kiedyś wewnątrz baszty. Niestety, nie możemy już dzisiaj zobaczyć jednej całej kozielskiej lampy gazowej z tamtej epoki. Czy aby na pewno? Prawdopodobnie jedyną pozostałość po miejskiej lampie gazowej mamy w Koźlu przy ulicy Planetorza, na budynku dawnej winiarni Machlera. Widzimy tu prawie kompletny zestaw oświetlenia ulicznego, a więc cały ciąg instalacji gazowej, począwszy od miejsca łączenia z instalacją podziemną, poprzez rurki prowadzące gaz, zawór do zakręcania i odkręcania dopływu gazu do lampy, kolejne rurki i w końcu metalowe ramię lampy wraz z zaworem końcowym, obecnie zaślepionym. Trudno określić wiek instalacji. To już zadanie dla specjalistów. Na pewno możemy stwierdzić, że ten egzemplarz musiał być zwieńczony wiszącym kloszem. Nasz prawie kompletny zestaw instalacji gazowej oświetlenia ulicznego jest absolutnie wyjątkowym okazem na mapie zabytków techniki ziemi kozielskiej. Stanowiąc istotny element dziedzictwa kulturowego, powinien podlegać ochronie, zostać odrestaurowany i pozostając w tym miejscu opowiadać o kozielskim gazownictwie następnym pokoleniom. Tutaj kończy się moja opowieść. 150 lat po utworzeniu kozielskiego gazownictwa nie pozostał po nim praktycznie żaden ślad. Jest tylko ta lampa. Dziękuję za uwagę. Proszę włączyć światło.